panie. Masz prawą siostrę, Regano. Przykuła mi tutaj sępa o ostrych zębach. Słowa więzną w gardle, nie uwierzysz, jak to wyrodne dziecko. Cierpliwości. Nie wierzę, aby siostra była zdolna uchybić swym zobowiązaniom. Jeśli musiała burdy twej świty ukrócić, to nie bez podstaw i w tak słusznej sprawie, że wolna jest od wszelkiej winy. Ja ją przeklinam. Stary jesteś. Wyschło źródło natury, z którego spijałeś swe siły. Winni skierować to po ktoś roztropniejszy, bardziej niż ty świadom, czego ci trzeba, więc ojcze, proszę cię, przeproś się z siostrą, wróć do niej i przyznaj, że ją skrzywdziłeś. Ja mam ją przeprosić. Jakie mam z króla zrobić widowisko? Kochana córko Zoła, jestem stary, na co taki światło, więc na kleczkach błagam, daj mi wik i opierunę. Dość tego, panie, to niegodne sztuczki. Wracaj do siostry. Przenigdy, Regano. Niech pomsty niebios wszystkie naraz spadną na jej niewdzięczny gark. I mnie też przeklniesz, gdy ci szał ogarnie. Ciebie nigdy nie przeklnę. Ciebie skrojono z miękkiego atłasu. Nie z szorstkiej wełny. Ty mi odmówisz. Słowem nie zranisz, nie poskąpisz groszą. A na koniec twoich drzwi przede mną nie zadykujesz? Wiesz, jakie na dziecko natura składa święte powinności wobec rodziców. Uprzejmość. Wdzięczność. Pamiętasz, że ci pół królestwa dałem w posadzie. Do rzeczy. Powiedz, kto pobił mojego sługę? Ach, ten marny fagas! Zdenny bycho! Jeździ nam strajk kobyle łaski swojej pani do kundlu. Chyba jej ręki nie podasz, Regano. Ręki nie podać? Za co? Kto kazał go pobić? Ja? Choć na tyle łaski nie zasłużył. Wracaj do siostry i zamieszkaj u niej, a gdy upłynie przewidziany miesiąc, będziesz mógł przenieść się do mnie. Tymczasem nie mam mnie w domu i brak mi zapasów koniecznych, aby godnie cię tu przyjąć. Powrócić do niej? Wolę wyrzec się dach nad głową. Walczyć z żywiołem przez niebo zesłanym, a za kompanów mieć wilka i sobę. Jest jeszcze drewni Francuz. To by zwiana naszą najmłodszą wziął przed nim klęknę i coś wymodlę, by nie zdechnąć z głodu. Powrócić do niej. Wolę parę od tym być, wspierać i chodzić. I tego gnoju. Wolna wola! Kłamę cię, córko. Nie aż muszę być. Już niepokoić się nie będę. Nie zobaczymy się więcej. Choć jesteś z mojego ciała i krwi, moja córka. Raczej choroba, co tkwi w moim ciele. Jesteś owocem mojej zepsutej krwi! Popraw się, jeśli zdołasz, zobaczę się. Ja u Regany czytam cierpliwie z moimi stuszlarzycami. Niestety nie spodziewałam się ciebie i nie zdołam godnie cię przyjąć. Posłuchaj mnie, siostry, bo kto przyłoży do twojej wściekłości miarę rozumu, uzna, że jest stary! A siostra wie, co robi. Tak mi mówi? 50 ludzi! Czy to nie dosyć? Po co więcej? Po co nawet tylu? Czy to nie dostrzy będą dbać o ciebie służący mojej siostry albo mojej? Czemu nie? Wówczas, gdyby cię zawiedli, my ich skarcimy. Gdy przyjedziesz do mnie, dziś widzę, czym mi to grozi, weź z sobą tylko 25. Nie pomieszczę większej drużyny i więcej nie wpuszczę. Wszystko oddałem wam. I w samą porę. Wam powierzyłem majątek i
i siebie, lecz pod warunkiem, że zachowam orszak w tej właśnie liczbie, a ty mi zostawiasz 25 ludzi. Tak powiedziałam i więcej nie przyjmę. To szpecy. Nagle pięknienie. Gdy znajdzie jeszcze gorszego. Wolę zostać z tobą. Twoje półsetki większe od jej ćwierci. Kochasz w dwójnasób. Ale gdzie ci trzeba 25, 10 czy 5, czy choćby jednego? Tak! Nie w tym rzecz, co trzeba! Byle żebrak ma zbytecznego coś w nędznym dobytku, wypłać naturze tylko to, co trzeba, a zrobić. Domu i zagrozili niełaską, gdy wstawiłem się za królem. Prawda, że to nieludzkie i